Minecraft 2.0. Któż nie czekał na wydanie tej wersji po wyjściu Minecrafta 1.9 Combat Update? Czy jest szansa, że kiedyś taka wersja Minecrafta zostanie oficjalnie wydana? Jeśli tak, to kiedy? W dzisiejszym filmie postaram się udzielić Wam odpowiedzi na pytanie, czy istnieje w ogóle szansa na to, że Minecraft 2.0 kiedyś w ogóle wyjdzie. Ten materiał jest jako podzięka za dobicie 30 tysięcy widzów. Dziękuję Wam za to. To mega kamień milowy dla mojego kanału. Jeśli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał po więcej takich materiałów. Życzę miłego oglądania. Wersja 2.0 de facto już się pojawiła. Miało to miejsce 1 kwietnia 2013 roku, jak się nie trudno domyśleć na Prima Aprilis. W wersji pojawiło się sporo ciekawych zmian, które za chwilę Wam przedstawię. Te dzielą się na trzy kategorie. Zmiany normalne, zmiany mniej normalne oraz zmiany, które określam, co Wy tam bierzecie, które są chyba najbardziej absurdalne. Warto dodać, iż wersja 2.0 Prima Aprilis pojawiła się pomiędzy wersją 1.5 Redstone Update, a wersją 1.6 Horse Update. Jak wspomniałem przed chwilą, w wersji Prima Aprilisowej 2.0 pojawiło się dużo rzeczy i zmian, normalnych, mniej normalnych i nienormalnych. Zacznę od tych normalnych. Nowy mob, koń. Tak naprawdę była to tylko zmieniona teksturka modelu krowy. Nie dało się go ujeżdżać w żaden sposób, gdyż nałożenie na niego siodła było niemożliwe. Co ciekawe, nie była to zastąpiona teksturka krowy, gdyż koniak i krowy mogły się spawnować równocześnie. Warto dodać, że ta zmiana to była zapowiedź wersji 1.6 Horse Update, która, jak sama nazwa mówi, głównie wprowadziła konie. Tak więc wersję 2.0 można było uznać za zapowiedź przyszłych zmian w grze. Kucyk szetlandzki to kolejny nowy mob. Jego model bazował na modelu świni i tak jak w przypadku poprzednim krowy i konia, mógł spawnować się równocześnie wraz ze świnią. Blok węgla pojawił się z teksturką redstone'owego bloku o czarnym zabarwieniu. Tworzyliśmy go z 9 sztuk węgla. Co ciekawe, tak samo jak konie, ten blok do gry zawitał w wersji 1.6 Horse Update. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że początkowo miał identyczną teksturkę jak właśnie w wersji Prima Aprilisowej 2.0, lecz tydzień później ta została zmieniona na obecną. Barwione szkło również pierwotnie zawitało w wersji Prima Aprilisowej 2.0. Te również po pewnym czasie zawitało oficjalnie do gry, a dokładniej w aktualizacji 1.7. Jako ciekawostkę dodam Wam, że dodanie barwionego szkła było nie lada problemem dla Mojang. W wersji 2.0 mamy tak naprawdę barwiony lód, któremu po rozbiciu usunięto rozlewanie wody. Jednak w wersji 1.7 udało dodać się do gry normalne barwione szkło wraz z szybami, którymi cieszymy się do dziś. Przejdźmy do rzeczy normalnych, ale mniej. Wypalona pochodnia. Jak sama nazwa mówi, pochodnia, która się wypaliła. Gdy postawiliśmy zwykłą pochodnię, ta po pewnym czasie przestawała płonąć i gasła. W takiej sytuacji należało odpalić ją krzesiwem. Co ciekawe, kiedyś Notch oficjalnie chciał wprowadzić gasnące pochodnie do gry. Aby mieć stałe źródło światła, mieliśmy używać lamp, lecz na szczęście nigdy oficjalnie w grze się to nie pojawiło. Półblok z TNT. W grze nazwany It's a Slab. Nazwa nawiązuje do pewnego anglojęzycznego youtubera nagrywającego Minecrafta. It's a Slab. Tak jak zwykłe TNT po podpaleniu wybucha. Co ciekawe, po wybuchu na gracza spada kowadło. Redstone Bug to mob, który bazuje na modelu Silverfisha. Tak jak zwyczajny rybik atakuje gracza. Pojawia się przy błędach w mechanizmie Redstone, stąd nazwa Redstone Bug. Jego nazwę tłumaczyć można jako Redstone'owy błąd oraz, co ciekawe, Redstone'owy robak i myślę, że właśnie tę drugą wersję twórcy mieli na myśli. Myślę, że właśnie Redstone'owy robal był pierwowzorem dla kolejnego moba, który oficjalnie w grze pojawi się w wersji 1.8. Mam tutaj na myśli Endermite'a, który jest przerobionym Silverfishem.
Tak jak redstone bug pojawia się przy błędach mechanizmów, tak endermite pojawia się przy rzucaniu perłom i też jest efektem ubocznym. Może to szukanie na siłę, lecz ja widzę w tym pewien sens. Diamentowy kurczak to mob wyglądający jak zwykły kurczak, lecz o nieco bardziej niebieskawym zabarwieniu. Zamiast jajek znosi diamenty i lazuryt. Co ciekawe, kurczaki diamentowe, jak i standardowe, były agresywne i zadawały obrażenia, dziobiąc gracza. Zastanawiałem się długo, czy to zaliczyć do rzeczy mniej normalnych, czy już do kategorii co oni brali, lecz postanowiłem rzucić przyjaznego lidera właśnie do tej pierwszej. Przyjaznego lidera przyzywaliśmy poprzez stworzenie totemu składającego się z różowej wełny, doniczki oraz kwiatka, obojętnie jakiego włożonego do właśnie tej doniczki. Początkowo przyjazny lider posiada tylko jedną głowę, lecz za pomocą cukru wyrastają mu kolejne brakujące głowy. Jest to mob pasywny, więc nas nie zaatakuje. Jego ciekawą właściwością było przyspieszenie wzrostu upraw w jego pobliżu. Piec po przepaleniu od 6 do 9 przedmiotów potrafił wybuchnąć. Zombie pigmeny zamiast złotych mieczy nosiły zaklęte tabliczki oraz potrafiły podpalić gracza dotykiem. Dropper zmienił nazwę na flopper i nieważne co byśmy do niego włożyli, zawsze wypluje surową rybę. Przejdźmy zatem do ostatniej kategorii, którą pozwoliłem sobie nazwać, co oni w tym mojang brali. Karmiąc zwierzęta, te robiły się coraz grubsze, by po chwili pęknąć, wyrzucając górę jedzenia. Mówiące bloki? Bloki mogły używać dymków typu jesteś wredny. Czy ja zrobiłem coś złego? Uderzyłeś mnie. Karmiąc owce złotym jabłkiem, ta zaczynała lecieć ku górze. Bardzo rzadko mógł się włączyć tryb super agresywny. Był on o tyle trudny, że podczas niego gracz dostawał efekt ślepoty. Zaczynał padać deszcz wraz z silnymi piorunami, a moby spawnowały się silniejsze, jak na przykład zombie, szkielet w zbroi, czy creeper z efektem naładowania. I jak widać, pryma aprilisowa wersja 2.0, która pojawiła się ponad 4 lata temu, zawierała rzeczy, które z czasem oficjalnie pojawiły się w grze. Zawierała też kilka absurdalnych zmian, z których na szczęście tylko możemy się dziś śmiać. Jednak czy ten żart twórców kompletnie przekreśla wydanie kiedykolwiek oficjalnej wersji 2.0? Otóż raczej nie. Mimo iż minęły ponad 4 lata, a o wersji 2.0 jak nic nie widzieliśmy, tak nic nie wiemy, to sądzę, że jej wydanie kiedyś nastąpi. Po wyjściu wersji 1.7, Jeb w pewnym wywiadzie został zapytany, jaka numeracja będzie po wyjściu wersji 1.9. Ten odpowiedział, iż zapewne będzie to 1.10, 1.11 i 1.12. I jak dobrze wiemy, tak się stało. Na horyzoncie już mamy pierwsze konkrety o wersji 1.13, lecz co odpowiedział na pytanie w związku z wersją 2.0? Jeb twierdzi, iż numer 2.0 jest zarezerwowany dla rewolucyjnej aktualizacji, która kompletnie zmieni grę. Nasuwa się pytanie, co może być rewolucyjną zmianą? Cofnijmy się w czasie i zastanówmy się, czy kiedyś pojawiła się aktualizacja całkowicie zmieniająca grę. Przypomnijmy sobie aktualizację beta 1.8 Adventure Update i oficjalną wersję 1.0. To właśnie one kompletnie zmieniły naszego Minecrafta. W tych update'ach został zmieniony generator terenu, dodano tryb creative, pasek głodu, a co za tym idzie przymus jedzenia. Dalej był sprint, nowy system walki, opuszczone kopalnie, wioski villagerów, nowe moby takie jak Enderman, rybik cukrowy i pająk jaskiniowy, mnóstwo nowych bloków, system doświadczenia, zaklinanie przedmiotów, alchemia,
Rozmnażanie hodowlanych mobów, twierdze w Netherze, twierdze z portalem do Endu, jak i sam End, czyli nowy wymiar z pierwszym bossem, Smokiem. A to tylko część z tej wielkiej aktualizacji, która rozpoczęła się właśnie przy becie 1.8, a zakończyła się wydaniem oficjalnej wersji 1.0. To wszystko miało miejsce prawie 6 lat temu. Od tego czasu ciągle jest rozwijany nowy Minecraft. Zastanawiacie się pewnie, po co ja wam to mówię. Wydanie wersji 1.0 to był przełom, więc aby wydać wersję 2.0, również musiałoby zostać wprowadzone coś, co tak jak w przypadku wersji 1.0 odmieni grę nie do poznania. Teraz nasuwa się pytanie, co to mogłoby być? Co mogłoby kompletnie odmienić grę? Ja mam dwa pomysły. Pierwszym z nich będzie mało prawdopodobne przeniesienie kodu gry ze starej, niestety nie tak dobrej Javy na kompletnie nowy silnik. To z pewnością zrewolucjonizowałoby rozgrywkę, lecz bardziej prawdopodobna wydaje się być unifikacja gry. Jeśli śledziliście tegoroczne targi E3, to zapewne wiecie, że Minecraft staje się grą multiplatformową, czyli gracze, na przykład PS4, zagrają sobie z graczami Xbox One, czy też Nintendo Switch. Do tego grona zalicza się wersja Minecraft Windows 10 Edition. Celowo nie wymieniłem wersji Java, gdyż ta aktualnie jest jakby samodzielną grą. Aby na komputerze zagrać na serwerze z innymi graczami z konsol, zrobicie to aktualnie tylko w Minecraft Windows 10 Edition. Lecz twórcy od pewnego czasu twierdzą, że Minecraft dąży do unifikacji, więc jest to tylko kwestia czasu, aż wersja Java również dołączy do tego grona. W końcu to właśnie nasz Minecraft na Javie jest głównym Minecraftem. Pozostałe wersje to też Minecraft, tylko na innym silniku i z nieco opóźnionymi update'ami. Tak więc reasumując ten bardzo długi wywód, Minecraft 2.0 będzie aktualizacją przełomową. Unifikacja Minecraft Java też będzie przełomem, więc jestem niemalże pewien, że unifikacja będzie główną częścią wersji 2.0, której premiera jest szybsza niż większości z nas się wydaje. A wy jakie macie zdanie na temat wersji 2.0? Piszcie poniżej w komentarzach. Wszystkie komentarze czytam, a z co ciekawszymi chętnie wejdę w dyskusję. Dziękuję wam za obejrzenie, jak i za 30 tysięcy widzów. Traktujcie ten film jako mini specjal z tej okazji. Nie zabieram wam więcej czasu, gdyż tego dziś wam bardzo dużo zabrałem. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!